Cześć wszystkim. Wojtek Bilecki, blog Bilecki S. Zapraszam Was do pierwszej od naprawdę bardzo dawna piwnej recenzji. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale na moim blogu i vlogu ostatnia piwna recenzja pojawiła się 19 kwietnia 2018 roku, tak więc dobrze ponad 2,5 roku temu. Jakoś tak wyszło, że nie recenzowałem, nie miałem czasu, chęci, być może także. W każdym razie piwa, że mi się czego nie zostawiłem. Chciałbym do tego wrócić i wracam swoim ulubionym browarem zakładowym, ale zanim przejdziemy do samej, dosłownie samej recenzji, mała dygresja, co prawda także piwna. Dostałem na Mikołajki prezent od mojej super znajomej Liny i obiecałem, że założę na piwną recenzję, pierwszą, która pojawi się właśnie po tej długiej przerwie. Dostałem, słuchajcie, skarpetki i demonstruję, żeby nie było. Są skarpeteczki. Słuchajcie, wbrew pozorom może wyglądają na identyczne, ale na jednej są kufle i pokale, a na drugiej są butelki zamknięte i otwarte, z których, że tak powiem, sączy się piana. Ale wracamy do samej piwnej recenzji. Tak jak Wam wspomniałem na początku, chcę zacząć moim ulubionym browarem, który jest niedaleko stąd, 15 km, no dobra, 17 od miejsca, w którym mieszkam, browar zakładowy, Hazy Triple IPA, cytrusy i owoce tropikalne. Co do etykiety, jest to etykieta w tym nowym stylu browaru, nie zawsze one przypadają mi do gustu, chociaż tutaj te trójkąty, koła, półkola i barwą, i wzorem naprawdę fajnie się zgrywają. Co do samego piwa, tak jak wspomniałem, Hazy Triple IPA, co do składników, czy właściwie informacji, które mamy tutaj z tyłu na etykiecie, Hazy Triple IPA, Citra Mosaic Galaxy Enigma, piwo niepasteryzowane i niefiltrowane, ekstrakt 21, alkohol 8,5%, składniki woda, słód jęczmienny, płatki ryżowe, chmiel, drożdże. Tutaj się jeszcze wesprę stroną browaru, bo jest troszeczkę więcej informacji. Dodatkowo na stronie mamy informację, że IBU wynosi w przybliżeniu 99. Jeżeli chodzi o słody, to było wspomniane jęczmienny, chmiele Citra, Mosaic Galaxy, Enigma, drożdże WLP o 66 London Fog i dodatki płatki ryżowe. Standardowo informacja: przebywać w chłodnym miejscu i zacienionym, serwować w temperaturze 8-10 stopni, tak więc dość mocno schłodzone. Producent browar zakładowy Bartłomiej Czarnomski, ulica Przemysłowa i dokładny adres w Poniatowej. Szkiełko oczywiście firmowe, otwieramy, sprawdzamy co w środku. Kapselek oczywiście firmowy, leci na boczek. O kurczę, naprawdę fajny, przyjemny cytrusowy aromat. Może nie do końca mocno go czuć, bo tak naprawdę bardzo mało miejsca zostało zostawione w butelce, ale zaraz ogarniemy to ze szkła. Mętne, słomkowe, takie bardzo fajne, słonecznie wyglądające piwo. Piany dość sporo. Drobna, powoli zmieniająca się w średnio paryżykową. O kurczę, tutaj już naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie czuć aromaty cytrusowe. Ananas, cytryna, pomarańcza, taka też delikatnie gdzieś tam w tle zaznaczona. Kurczę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie w aromacie. Piana jeszcze się, widzę, dość mocno trzyma, zapewne za chwilę zniknie. Co do alkoholu, słuchajcie, nie czuć go, chociaż wspomniałem, że na początku ma 8,5%, tak więc dość sporo jak na piwo. No, zobaczymy jak smaku. O kurczę. Powiem tak, jestem naprawdę mega, mega zaskoczony. Bardzo na plus. Hmm.
treściwe w ustach. Nie czuć żadnej wodnistości, żeby to się po prostu przelewało po języku. Nie było żadnej treści takiej. No naprawdę takie jakby... Kurczę, brakuje mi słowa w tym momencie, ale no, zacne piwo, naprawdę. Goryczka wbrew pozorom na te wspomniane 99,5 aż tak mocno wyczuwalna nie jest, ale jest fajnie zaznaczona, nie jest agresywna, bardzo przyjemna, taka jakby lekko w moim odczuciu taka trawiasta. W smaku, o teraz słuchajcie, dopiero gdzieś czuć delikatnie alkohol, jak to piwo przepłukało dość dobrze przepłukało przełyk, dopiero gdzieś tam czuć delikatne podgrzewanie, jeżeli chodzi o to. Co do jeszcze smaków, bo aromaty naprawdę świetne, fenomenalne. Piwo u mnie stoi, słuchajcie, żeby was nie oszukać, z półtorej miesiąca, nie pamiętam dokładnie kiedy miało premierę. W każdym razie, chociaż nie, przed świętami na pewno je kupiłem. Na pewno przed świętami było. Termin ma do, już wam mówię, 2.05.21, tak więc do początku maja. No naprawdę, goryczka przyjemna. Teraz czuć gdzieś tam po przepłukaniu już tak dobrze naprawdę ust i języka te smaki cytrusowe. Taka goryczka. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś rozgryźć skórkę pomarańczy. To jest moje pierwsze skojarzenie takie co do goryczki i teraz po tym lepszym przepłukaniu. A smaki. Też gdzieś trochę ananasa, gorzka pomarańcza, troszeczkę cytryny. Kurde, naprawdę, naprawdę ekstra i świetne piwo. Mam jeszcze jedną buteleczkę. Może za długo nie pozwolę jej stać. Może dam ją znajomym w prezencie jako świetne piwo. Tym oczywiście, którzy lubią solidną goryczkę, bo wśród znajomych mam takich, którzy lubią i kwaśne, i ciemne, i mocno goryczkowe, tak więc będzie komu chociażby sprawić fajny prezent. Jak dla mnie super piwo. Chciałbym, żeby była kolejna warka, oby się taka pojawiła. Brawo ekipa z zakładowego. Naprawdę świetne, genialne piwo. Oby takiej więcej. Do zobaczenia. Cześć.